ta synergia będzie coraz bardziej związana też z platformami. Ona będzie, mamy tutaj smart. Ale względem temu, kto wie, co chodzi w tym zdaniu. To znaczy, że synergia będzie związana z platformami. To znaczy, że platformy będą już same w sobie ideologicznie to wspierać. I producenci tych platform będą o to zabiegać. Będą wspierać deweloperów, którzy będą jeszcze łatwiej mogli ten efekt synergii osiągnąć. Wiecie, ja się troszkę oczywiście trochę wygłupiam, bo generalnie temat jest dosyć nudny. Natomiast ja oczywiście mogę grać w przenośni, to że nie wiadomo, co będzie za miesiąc, bo oczywiście no, miesiąc to przesada, ale wiesz, przypomnij sobie ten czas przed iPadem. Miesiąc przed iPadem i miesiąc po iPadzie, jak wyglądał świat, nie? W związku z czym, czy ktoś z czymś takim wyskoczy, czy ludzie kupią Next Geny, słyszymy raporty o PC-cie, że strasznie spada sprzedaż, 15-20% w tym roku spadła sprzedaż. Co to konkretnie oznacza? Czy to oznacza, że definicja PC-ta już się troszeczkę zdewaluowała? To się trochę zgadza, to znaczy ja myślę, że casuali, że tak powiem, przestali kupować PC-ty, czyli ci, którzy nas nie interesują, bo oni nie są na Steamie, nie? To oni przestali kupować PC-ty. I tak dalej, i tak dalej. No dzieje się mnóstwo i każdy, kto jest w branży i robi gry, to wie, że no co roku jest coś nowego i coś się zmienia i gdzieś to pada. No nasz bullet to między innymi nie odniósł specjalnego sukcesu, takiego whatever, z tego powodu, że ukazał się rok za późno. Ta sama gra, nic nie zmieniamy, nic nie ukazuje się w 2010 i na sprzedaż. W 2011 te gry przestały się sprzedać i od 2011 roku nie sprzeda się ani jedna gra, która ma 80 godzin singla i multiplayer, który wszyscy mają w typie. Się po prostu taka gra ani jedna już nie sprzedała. Także mieliśmy bliższy pierwszy. Dyskusja o skali, dlatego że sprzedała, nie sprzedała, to jest bardzo relatywna rzecz. Sam o tym powiedziałeś, mówiąc o projektach, które sam chcesz robić, tak? Co znaczy, że się sprzedała? Jak sprzedasz na przykład swojego projektu, który robisz tyle, to bullet, to już się sprzedał, no to był Nie zobaczycie mnie, to już nigdy nie zobaczycie. Zgadza się, ja sprzedała oczywiście mam na myśli przyniesienie zysku. No to ja się z tobą nie zgadzam, dlatego że trochę gdzieś się sprzedało i przyniosło zysk. Ja się z tobą zgadzam, bo trochę gdzieś się sprzedało. Dobrze, to nie mam temat. Mirko, jakie są największe zagrożenia, które nas mogą czekać? To jest zelarz kadr na przykład, czyli ucieczka najzdolniejszych ludzi na zachód. Na to jest za pytanie. To Mirka. Ucieczka kadr, no chwilowo to następuje ucieczka kadr do CDF-u, bo otwiera nam w Krakowie, więc to jest problem na rynku lokalnym. No ale no cóż, uważam, ludzie, każdy ma swoje umiejętności, swój talent i ma prawo robić z nim co chce. W żaden sposób pracodawca nie ma prawa zatrzymywać, jeśli pracuje, jeżeli chce się przenieść, to nie to się przenosi. Natomiast jeszcze do tej tu fascynującej dyskusji o przyszłości chciałem dorzucić swój kamyczek. Tak jak ja patrzę, jest, gdzie otwiera się nowy rynek, którego nikt nie widzi. I to są gry przeglądarkowe. Ich powrót teraz, kiedy przeglądarki to nie jest flash, który gdzieś tam te gry zabił, wiadomo, kupa krapu na flashu. Natomiast w tym momencie, no, tam można robić fantastyczne rzeczy. I teraz tak, ludzie, którzy próbowali robić coś na mobilach, nie tylko na iOSie, tylko ogólnie, cały Android. Nagle zdają sobie sprawę, że ilość pracy, żeby grę wydać, jest wielokrotnie większa czasami niż żeby ją zrobić. Bo umieszczenie jej na tych kilkudziesięciu sklepach to jest jakiś koszmar. A w tym momencie można zrobić grę, która wygląda tak samo jak produkcja mobilna, czasem jest lepsza, z nowszymi technologiami przeglądarkowymi i ona jest nagle od razu, od pierwszego momentu, właściwie każdy build jest dostępny wszędzie. Ja w tym momencie robię sobie takie rzeczy, pracuję na PC-cie, duży ekran, wszystko fajnie. Zaglądam na telefon, jest to samo, zaglądam na tableta, który leży obok, jest to samo. Nie ma całego tego narzutu na wysłanie tego gdzieś. Więc podejrzewam, że bardzo szybko powstanie platforma, która da ludziom dostęp do tego typu gier. I wtedy cały problem ze sprzętem zniknie. Ponieważ gra będzie dostępna, to nie będzie wersja, to będzie ta sama gra na wszystko. No właśnie cloud gaming mniej więcej do tego zmierza i tutaj jeszcze odnoszę się tylko do tego, co powiedziałeś. No, pewne jest tylko to, co jest albo było, tak? Wątpię, żeby miesiąc przed wypuszczeniem iPada wszyscy wiedzieli, albo wszyscy byli przekonani, że za miesiąc będzie boom na mobile i auto się nagle przepełni. Także jeżeli mówimy o przyszłości, to mówimy też o przyszłości za 3-5 lat. Być może te technologie odniosą sukces, być może nie. Być może mobile wymrą, być może wszystkie inne konsole wymrą, nie wiadomo. Natomiast nie wolno się zamykać na jakieś konkretne rozwiązania, tak? Skoro mówimy o przyszłości rozwoju, no to trzeba zawsze matać wszystkie obszary, tak? Więc
Nie, no w tym sensie to ja się zgadzam, bo to jest zawsze tak, że ten, który będzie pierwszy, to wygra najwięcej, bo po prostu ryzyko jest nieprawdopodobne tego, bo to, co ty wspomniałeś, czyli przekontaktowe. Ja sam się nie złapałem, jest taka indie gra, nie potrafię sobie przypomnieć tytułu, taka przygodówka horror, która jest tylko w wersji browserowej, w epizodach, bardzo, bardzo pro zrobiona i no nie za bardzo jest coś takiego spiracić, jak? No, nie mam żadnego pojęcia, ja chciałem spiracić, zobaczyć w sensie, zawisz też. Nie było na to ręce. Chciałem zobaczyć, czy to istnieje, no to generalnie nie za bardzo jest jako, zrzucimy stronę, nie wiadomo jak się na to zabrać nawet, więc takierka sobie faktycznie istnieje normalnie w przyglądarce. Kupiłem sobie cały sezon i przyszło mi do głowy, że fantastyczna sprawa. Pospalam, gram natychmiast w tym. Więc HTML5, który ma takie możliwości oczywiście, żeby to robić, to jest sprawa. Więc, fajny jest taki, powiązując to z tym, co powiedziałeś. Oczywiście jak ktoś teraz rozwali bank jakąś niewiarygodną grą na przeglądarkę i to chwyci, no to być może wygra na tym strasznie duże pieniądze. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że jest to szansa powodzenia jest o wiele, wiele mniejsza niż na przykład bezpieczniejsze chwycenie się za Steama czy tego typu produkcje. A w przeciwieństwie do was, ja bywam na konferencjach poświęconych tworzeniu gier w HTML5. I jak to wygląda? Otóż były dwie... bardzo nowych, fajnych konferencji. Mają one to samą uwagę. Nie ma na nich gier. Ale to jest gaming na temat pięcia. Przyszłość, tak słyszałem. Na pierwszej konferencji bardzo wierzyli, że to przyszłość. Byli bardzo, bardzo tacy zajarani. I tylko tam drobne problemy techniczne. Na drugiej to już nie widziałem tego entuzjazmu. Zobaczymy, będzie wkrótce trzecia. Także może jest to jakaś przyszłość, ale ona wydaje mi się, że się oddala. Nie ma to przyszłości. Się oddala. No to się jakoś nie odchodzi. Ucieka przed nami. Także, a poza tym drugi aspekt to jest taki, że to ja nie chcę takich gier. Znaczy, owszem, bywają fajne przygodówki w przeglądarce, ale ja bym wolał Bullet Storma w przeglądarce. A w tym kierunku to się raczej nie rozwija. Dlaczego nie? Ja nie wiem. Ale wiecie co, wszystko się zgadza, dajmy coś Bitcoinem powiedzieć. Natomiast nie będę powiedzieć o Unity browserze, ale bardzo często ostatnio, bo ja sobie oczywiście malam Indie, bo to mnie strasznie interesuje, bo większość z tego to jest straszny syf, ale te 10% to są niesamowite rzeczy. No i no stąd mi się odpala Unity browser, Unity, czy tam web, whatever. I to się odpala mi na każdym sprzęcie, jakoś działa bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, niektóre z tych gier są dosyć zaawansowane wizualnie, w związku z czym, no, jeżeli skoro mamy rozmawiać o przyszłości, a nie tylko o dzisiaj, to faktycznie zgadzam się, coś w tym jest. Przypadało przynajmniej nie odwracać wzroku od tematu. Rozglądasz się do przyszłości tabletów, iPadów, tezy i tak dalej, czy? Co ja na tabletach i padach i tak dalej się za dużo nie znam. Nie robiłem nigdy na to gry. Kiedyś robiliśmy gry na handheldy, to się nie nazywało mobile, tylko handheldy, czyli na Nintendo DS, na Sony PSP. I też był taki moment, kiedy wszyscy mówili, wow, to będzie teraz żarło, wszyscy będą na tym grali. Nintendo DS, super platforma. Nie wiem, czy ktokolwiek w tej chwili jakąkolwiek grę w ogóle jeszcze robi na Nintendo DS, gdzie raptem minęło parę lat. Sony PS Vita jako platforma też handheldowa niespecjalnie sobie radzi. No i na pewno będzie to szło w stronę takich platform, które gracze po prostu noszą ze sobą jako ta komórka, czy jako tablet, tak? Smartfon, tablet, ale gry na to wciąż jakby jest zapotrzebowanie, żeby gry na to były małe, tanie i szybko wychodziły. I moim zdaniem ciągle będzie jakiś taki problem teraz znowu, okej, można na tablet zrobić dużą i drogą grę, ale ludzie jakoś tak się przyzwyczajają, że mają te 150 na storze dziennie gier tanich albo darmowych. W związku z tym niespecjalnie chcą te duże gry, to tak jak są jakieś, można powiedzieć, projekty supportujące większe franchise, tam jakieś Let's Play się chyba sprzedaje. No, raz ma jakiś czary mega strzał z Infinity Blade, bo to Epic zaszpącił, że zrobili najfajniejszą czy najładniejszą grę, no to też tego poszły ogromne ilości, ale tak naprawdę reszta to nie. I to, co tutaj koledzy mówi o tym, że można by było przeglądarki do tego wykorzystać, no to mnie się wydaje, że jak najbardziej tak, ale wciąż tutaj gdzieś
tak jak my testowaliśmy sobie kiedyś ten unity web plugin, czy jak to się tam nazywa, no to wychodzi na to, że to jednak ciągle ma słabszą wydajność. Gdyby się chciało zrobić taką grę ładniejszą, 3D i bardziej dopasioną, to to jednak wydajnościowo, no jeszcze z możliwościami tych obecnych smartfonów czy tabletów, to nie do końca daje ten taki experience, jaki na przykład daje natywny Unreal odpalony na tablecie czy na smartfonie. Więc ja to traktuję bardzo interesująco, bo ja marzę o tym, żeby odciąć się od problemów platformowych, czyli od tego, że właśnie tutaj mamy takie certyfikacje, tutaj mamy takie silniki, tu mamy jeszcze coś innego. Ja bym chciał, żeby wszystkie gry chodziły i wyglądały tak samo na każdej maszynie, ale ciągle jeszcze wydaje mi się, że parę lat nam do tego brakuje. Jeśli można do tego, bo to wszystko jest troszkę takie zamknięte myślenie skostniałe, bo my myślimy, okej, to mamy grę, dobrze, strzelankę i ona ma, no wiadomo, fantastycznie wygląda na PC-cie, jakoś tam wygląda na konsolach, ale już no, strzelanie spada, nie jest takie fajne jak z myszki, no ale no właśnie do dobrej strzelanki na mobile to się nie da zrobić. Bo interfejs jest zupełnie inny. No ja nawet nie mówiłem o strzelankach, ale mówię o dobrze wyglądające gry 3D, które właśnie nie odcinają graczowi tego feelingu, że gra w coś, co naprawdę super wygląda. Bo prawda jest taka, że gry na komórki, czy na, no powiedzmy, ja ciągle mówię komórki, na mobile, no to dzielą się na takie, które się gra, bo mają bardzo fajny gameplay i taką cute, ładę grafikę i wtedy dają fajny feeling. Albo takie, które gdzieś tam próbują udawać te duże gry i są jakimiś tam shooterami i tak dalej. I to raczej z tego, co ja wiem, wszyscy moi znajomi, którzy mają tablety, to kupowali sobie jakąś taką grę, żeby się ponapawać tym, że mają na tablecie super 3D grafikę, po czym nie odpalali tego więcej. Tak, tu się zgadzam. Natomiast ja myślałem bardziej o czymś takim. Wyobraźmy sobie Open World RPG. No i odpalam go, mam tam konto, to niech będzie free to play. Odpalam konto, wygląda jak Witcher 3. Fantastycznie, po prostu. No i idę, rozmawiam z jednym, rozmawiam z drugim, biorę sobie questa, a potem idę, rzezam jakiegoś potwora. Skończyło się, poszedłem do szkoły. Wyciągam komórkę i to jest tak. Mamy to samo, jeśli chodzi o storyline. Te same statystyki do balansu postaci, ale jest tu już top-down view, który wygląda trochę inaczej. Gdzie interfejs i wygląd gry jest dopasowany gdzieś tutaj pod tą platformę. To jesteśmy w tym samym świecie, tą samą naszą postacią. Zrobienie tej gry jest trochę większe. Natomiast jest to, że to ona wygląda inaczej, ale to jest ta sama gra. I możemy ciągnąć tą przygodę dalej na dowolnym urządzeniu. Ale rzecz jest w tym, że elementy interfejsu, ponieważ to jest największe wyzwanie, one muszą być dopasowane troszeczkę tutaj pod platformę. To jest coś, co ja się w tym momencie troszeczkę bawię i coś, w czym widzę przyszłość, bo tutaj można będzie wciągnąć człowieka w tą grę na dłużej. Bo sprzedawanie takiej gry to jest jak sprzedawanie serialu. Łatwo jest sprzedać film kinowy. Gdzie tam jakiś marketing, coś tam, ktoś coś powie, ludzie płacą z góry, nie wiedzą na co idą, potem siedzą półtorej godziny i po wszystkim zapominają. Seriale nie jest inaczej, goście za darmo dostają te odcinki i to od tego, jak dobry jest serial, zależy, czy co tydzień będą go oglądali i czy ten serial przyniesie kasę, no, mniej lub bardziej z reklam. Więc gdzieś myślałem o czymś takim, żebyśmy mogli zrobić grę, która jest dostępna dla graczy z różnych platform, natomiast dla różnych urządzeń interfejs musi być zmieniony. To, co to, bo próba zrobienia czegoś, co będzie wyglądało jak Witcher w 3D i w ogóle na mobile, to się jeszcze przez jakiś czas nie uda. Nie, no to poczekamy do jesieni, czy Watch Dogs to będzie robił Ubisoftu. Watch Dogs będzie zarówno crossplayowy, jak i transmedialny, w związku z czym będzie miał oczywiście wspomaganie na komórkach, będziesz mógł wpływać na gry swoich kumpli, czy starać się pomagać na poziomie komórki, czy być może browsera. Szczegółów dokładnie nie znam, ale to, o czym w tej chwili opowiadasz, próbują, czy to się przyjmie, nie wiadomo, bo brzmi fajnie, znaczy brzmimy trochę jak sprzedawcy heroiny. Fajnie, cały dzień będą grali, kampanie będą grali, na lekcjach będą grali, przyjdą, przetnę, jak się obudzą i tak dalej, i tak dalej.
ale więc nie dobrze, że się uczymy, chociażby właśnie z tego powodu, nie? Bo nie taki fajny sen, tymczasem może jednak aż potrzebuje czegoś takiego, żeby czasem się odładować i być przez chwilę gdzie indziej. I fakt, że może praktycznie zawsze i wszędzie będzie niefajnie, tego nie wiemy zupełnie. Jest to ciekawe, to jest ciekawe, tak? Ja chcę tylko Chodzi mi też o takie rzeczy, gry mają różną, różne tempo w różnych momentach. Na wreszcie jest coś takiego, że okej, w domu na PC-cie możesz strzelać i tak dalej, ale już jadąc do pracy nie musisz grać, ale możesz sobie tam jakąś alchemię zrobić w sklepie, coś takiego. Ja już to robiłem, bo Mass Effect to robi. Mass Effect przecież miał, potrzebne było do finalnego starcia tak zwane tam Galactic Greediness, jak to się tam nazywało, generalnie trzeba było mieć takie jakieś tam parametr na końcu wysoki. I może ja sobie ściągnąłem aplikację na iPada i na iPadzie tam, nie pamiętam w jaki sposób to się robiło, ale oczywiście z innym gameplayem i sobie budowałem ten Galactic Readiness, czy Readiness, nie pamiętam sobie. I tak to wyglądało, że w wolnej chwili sobie grałem w tę samą grę, ale w dwóch różnych postaciach i kiedy faktycznie logowałem się z powrotem do konsoli, jeszcze był czas, kiedy na konsoli grałem. I to faktycznie ten wskaźnik sobie rósł. Także te próby już były. No, trzeba by zapytać Electronic Arts, jaki to był sukces i czy był w takim razie dla tej aplikacji. No ale jeśli był, zresztą nawet jak nie był, no trzeba się sprawdzić. Ale wszystko to wiemy, bo był sukces i Sony i Microsoft bardzo mocno idą dokładnie w tą stronę i deweloperzy, którzy już w tym momencie dewelopują na Next Geny, wiedzą, że po prostu w pasie bardzo posunęło się do przodu i wszyscy się tutaj upatrują właśnie tego, że ten rodzaj gamingu będzie się rozwijał, co nazywam synergią. Także to w zasadzie z naszego punktu widzenia tutaj na tej sali to powinno być już teraźniejszość, nie przyszłość, bo wiemy, że to jest, było, wypróbowane było i obaj prowajderzy nowych platform po prostu doszli do tego wniosku, że trzeba to mocno wesprzeć. Bo to są dostanie bardziej o Polsce, bo mam wrażenie, że nic nie wie, jak włączy ten glej, być może co, albo to. Jak się go robić? A czekaj, mało jest, skoro nic nie wiadomo. Zostaje taka szklana kula, być może co, to tam, to przecież to jest. Tak działa przedsiębiorcy na wolnym Polski. To nie jest tak w Polsce, że taką są. Nie, na całym świecie jest w tej chwili tak. Znaczy tam gdzieś padło hasło Tomb Raidera na przykład. Zabili to koszarowo, ale podam to jako przykład. No, Tomb Raider to jest po prostu clusterfuck, jeśli chodzi o to, co się mogło dziać. Bo tak, ludzie mówią, że Tomb Raider się nie sprzedał, bo poszło 3,5 miliona kopii. A to nieprawda, bo 3,5 miliona kopii poszło do sklepu, a nie się sprzedało. A w ogóle nie chcieli sprzedać 3,5 miliona, tylko 5 milionów. A w ogóle to bazowali swoje plany na tym, że razem sprzedadzą Sleeping Dogsów, Tomb Raidera i to tam było jeszcze Hitmana, 15 milionów. No i problem był taki, że my jeszcze cały czas jakby podążamy, czy ponosimy jakieś tam konsekwencje tego, że przez wiele lat było tak, że właśnie opłacało się robić każdą kolejną grę większą i droższą, bo to był taki najprostszy mentalnie sposób na to, żeby rozwinąć się i więcej zarobić. Czyli jak się jedna gra sprzedała 50 kopii, to się następną już zakładało, że się sprzeda 200 tysięcy albo robiło się większy budżet. Potem i tak dalej to szło. No więc ktoś sobie wyliczył, że skoro Far Cry'a 3 się sprzedało 4 ileś tam milionów, to Tomb Raidera się sprzeda 5 milionów, bo to jest bardziej znany brand i tak dalej. No ale nikt nie wziął pod uwagę tego właśnie, że rynek w tej chwili się strasznie nasycił przeróżnymi grami, nie tylko tymi dużymi, ale też tymi małymi. I teraz mnie dziwi trochę zdziwienie niektórych ludzi, że duże gry się nie sprzedają, takie jak God of War czy Tomb Raider na przykład, bo jeśli użyjemy analogii kinowej, to przecież w kinie mamy określoną liczbę filmów, jest ich więcej niż dana osoba jest w stanie obejrzeć, natomiast nie jest tak, że ktoś ciągle produkuje nowe wielkie filmy kinowe z nadzieją, że ten nowy, kolejny film kinowy załamuje wszystkie poprzednie, bo poprzednie się dobrze sprzedawały i tak dalej. Dlatego ja to powtarzam w rozmowach w tej chwili z wydawcami, z różnymi klientami, z ludźmi, z którymi mamy planować jakieś projekty, że czeka nas po prostu głupi okres, bo rzeczywiście tak jest, że nikt nie wie, co teraz robić i to nie jest przypadek. Także nie dziw się, że deweloperzy nic nie wiedzą, bo nie mają prawa wiedzieć. Mogą podejrzewać. To NBA, ja mam go... Będzie mogły jakiś tak
Nie ma co specjalnie się podniecać tymi NDA-ami, będą nowe platformy, będzie cross-gaming i tak dalej. Ale to nie znaczy, że będzie sukcesem, a może będzie gigantycznym sukcesem, a może PC-ty umrą w końcu, a może jednak nie umrą i wręcz przeciwnie, to konsole umrą. A może ktoś, nie wiem czy widzieliście, Samsung ostatnio zrobił taki uniwersalną nakładkę na swoje telefony, która dodaje pada, znaczy gamepada. I być może to się przyjmie, a być może nowa Legit zapachnie, to się nigdy nie przyjmie. Nie mamy zielonego pojęcia, w związku z czym to nie jest... Znaczy trzeba nam współczuć, a nie mówić o nas, bo my faktycznie mamy duży problem, którego nie mieliśmy 5 lat temu, czy nie mieliśmy tego problemu 10 lat temu, a tutaj nagle rynek się kompletnie pozmieniał. I jak ktoś, wiesz, ile co miesiąc się czyta, że ktoś odszedł z dużej firmy i założył swoją własną firmę Indie, poszedł mobile, kompletnie z tego nie wyszło, bo jak pół roku robił grę, a jak się okazuje, dzisiaj to najwyraźniej za pół roku, bo jeszcze pół roku rynek potrafi zmienić. Także to są tego typu historie i jeżeli my tutaj, tak jak czy wy wszyscy, którzy robią tej firmy, się utrzymamy przez te następne kilka lat, kompletnie nam nieznanych, i będziemy nadal robić gry na X-Terapech, trzeba ściągnąć czapkę z głowy i pogratulować, bo przypuszczam, że nie wszyscy się w tym gronie zobaczymy za kilka lat. Bo to są takie fale, to jest taki... No my się starzejemy, możemy być na bardzo. Ostrowa wysiądzie dla takich... ale to jest nieprawdopodobne. To nie jest nasza wina, jeżeli myśmy to zrobili, że jest taki storm. A czy tak, trochę myśmy, bo Zynga i tak dalej, to w sumie deweloperzy byśmy zamieszali rynkiem. No ale tak jak mówię, nie ma co nas krytykować, tylko trzeba nas kłócić. Ale wiecie, bo trochę...